Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Pokażę wam, gdzie jestem. Jestem tutaj na tym moście. Ale nie ładujcie się tutaj z tej łaski, tylko z tej. I tutaj będziecie mieć teleport, który was przerzuci właśnie w to miejsce. Dobra, co ja dzisiaj chcę zrobić? Dzisiaj bym po prostu poszedł sobie w to miejsce tu i pokonał dość trudnego wroga. W sumie on tu jest. Dwóch wrogów, bo tu będzie czarodziej i Goldskin Akolita. Z niego dostaniemy fajny też oręż, którego, no jak ktoś chce, to może fajnie używać. Dobra, co ja jeszcze zrobiłem? Otóż zrobiłem sobie, wbiłem kilka poziomów. Umysł na 20, wytrzymałość na 20, no i wiara, tak jak wcześniej mówiłem, na 40. Wyposażenie. Wrzuciłem sobie trochę zmian. Niezbyt dużych, ale zawsze coś. Właśnie, tarcza. Ta tarcza, a może być, no magiczna jest dobra. Lecimy w to miejsce. Musielibyśmy po prostu wytłuc wszystkie te wiedźmy. No, teraz to one już będą nas atakować. Na szczęście są tutaj też dobre duszki, które chcą nam pomóc. I się wysadzają. O, tak jak ten tu. Zobaczymy, ile mu piorun zabierze. 600. Niezbyt dużo. No, wysadź się, chłopie. Najpierw zawalczymy z bossem. Tyle, że on nie jest tu, a z drugiej strony. Zaraz zobaczę. Tak. Złe miejsce poszedłem. Tutaj tak będziemy chcieli zdobyć czar. O kurde, nadziałem się na niego. To jest trudny wróg. Bardzo potężne czary. Może nam trochę narobić tutaj nerwów. Kurde. Dobra, pokonany. A co ja robię?
To chyba też nie tutaj. Ale i tak by trzeba było eksplorować wszystkie te krainy i zobaczyć, co gdzie jest. Szczurze. Czyli tutaj były tylko szczury. Mamy dwa. No nic, to on będzie tu, w tej wiosce. Oprócz psów nic tu nie ma. Gdzie ten boss? Którędy się do niego szło? Muszę zabić jeszcze tego psiaka. Tędy. No. No właśnie. Mamy praktycznie pełną ilość fiolek. Fajnie by zadziałał ten miecz, ten nowy miecz. Nie chcę tam za daleko wchodzić w środek, bo wywabię jeszcze tego bossa niepotrzebnie. Najpierw muszę się uporać z tym gównem, które tutaj biega. Uporałem się, okej. Później będziemy sobie tutaj zwiedzać całą tą okolicę, bo trochę też tutaj jest przedmiotów do zebrania. No to co, wywabiamy go.
O Jezu. Ja nie lubię z tymi psami walczyć. No. Dawaj, busik. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Idzie. Możemy go z konia po prostu atakować tam piorunami czy czym chcemy. Nie, to... Trzeba niestety uważać, bo pu... O, teraz właśnie. Patrzcie to, jaki on ma zasięg. Zajebisty. No i po bosie. Jeszcze z nim w jednym miejscu chciałem zawalczyć. Z niego fajny miecz też jest pod wiarę. Ale pokażę wam, jaki oręż żeśmy zdobyli. To jest to? Nie. To jest to. 22 zręczności. Chyba mam nawet. Coś takiego. No i oczywiście ataki bardzo fajne. Najlepsze są z wyskoku, bo możemy zadawać kilka razy obrażenia po prostu gościowi. Gdzie moja kosa? Tu jest moja kosa. Na razie nie siadam do tego. Muszę na samym początku zobaczyć, co tu jest do zebrania. Tu się chyba nie skacze po tym. Na pewno też gdzieś tutaj siedzi koleś z obrazu. No, traf kogoś. O, ja pierdzielę. Powinien właśnie tutaj gdzieś siedzieć. Tu?
Nie. Czyli na tamtej skale. Na tamtej? Nie, no tu powinien siedzieć. Musimy tylko ten obraz zdobyć. Dostalibyśmy czar. To jest. Tak w zasadzie to nic tu ciekawego nie znalazłem jeszcze. I chyba nie znajdę. Kompletnie nic ciekawego tutaj nie ma. Co nam zostaje? Pokonać bestię stąd. Ja jeszcze myślałem o tym, żeby wskoczyć tutaj do tej wieży. Tu. Może nawet tak zrobimy. Tam też jest walka właśnie z tym akolitą. Tu niestety trzeba skakać. Tylko czy dobrze wskoczyłem, czy nie powinienem na tą drugą gałąź? Nie, chyba z niej bym spadł.
Tam chyba też da się na koniu wskoczyć. Ale nie wiem, czy tam cokolwiek jest fajnego. Jest tam ten łucznik. No, nie widzi nas. Dobra, to był jakiś cenny przedmiot, ale tutaj chyba też była trudna walka, tak. A z kosem jest chyba dużo łatwiej. Jak podskakuję, to wiecie, że wciskam bieg, żeby od razu strzelić z kopyta. Tam chyba też coś było na dole. Dobra, ja się nad tym nie będę rozczulać. Nie przyszedłem tutaj zbierać jakichś badziewi. Tylko wskoczyć i ubić tego bossa, który tutaj jest. Zobaczę tutaj te drzwi. Z tej strony są takie drzwi, które pozostają zamknięte, dopóki nie będę mieć odpowiedniej duszy bossa. No niestety nie mam. Uwaga, prawo. Tak, tu jest koleś schowany za nim. Tego by było nawet łatwo ustrzelić sobie tym nowym mieczem.
to idziemy teraz tego na tą, na prawo. To jest on. No i czeka nas znowu skakanie. Dobra, ja sobie tylko muszę przypomnieć, gdzie musimy skoczyć. To powinny być dwie windy. Chyba tutaj się szło. Tak. I co oni tu piszą? Dobra. To się zawali. Okej, lecimy na dół. Nie giniemy. Gdzie to teraz się szło? Gdzieś tu trzeba zeskoczyć. Tak, żeby nie zginąć. Tu. Bez żadnego przewrotu, po prostu do góry, no w bok i tyle. Bez rozbiegu. Tu też bez rozbiegu. Tu również. I tam mamy kolejnego wariata. Wiecie co, ja sobie jednak wrzucę tamten miecz. O kurde! Ha. To sobie wrzuciłem. Ale przynajmniej wiecie, gdzie trzeba się znaleźć. I proszę, tak chyba najłatwiej. Cholera, zginąłem. Jeszcze na dodatek film urwało w tym momencie. Dobra, już daleko, już niedaleko jesteśmy. Tam jeszcze tylko była kwestia dojścia do windy. Przez to, że ta gra jest tak obszerna, połowę rzeczy w ogóle tutaj nie pamiętam.
Płoń, gnoju. Co jest tam? Tu jest ta winda. Aż ty gnoju. Jak zauważycie, to ta nasza broń nas przy okazji leczy. Za każde zabójstwo dostajemy ileś tam życia. Ja ich wcześniej omijałem. Teraz postanowiłem, że sobie z nimi zawalczę. Gówno z nich jest. Ale chociaż trochę powalczymy. Dawaj jeszcze raz. Nie no, ta broń jest zajebista. Na plus 10 to już w ogóle by wymiatała. Tu byśmy mogli zeskoczyć. Aha, ale to jest praktycznie to samo miejsce, gdzie byliśmy wcześniej. Tu. To jest skrót. Jeszcze nie byłem w prawo. Czyli tutaj. To cokolwiek jest. Tam musimy się dostać na dół do tamtej windy. Ahem.
Nie chcę nawet próbować stąd skakać, bo pewnie bym zginął. Ale może znajdę coś jeszcze innego. Jak nie, to musimy jednak jechać do góry i szukać u góry możliwości. Tak. A, spoko. No już jesteśmy w domu. I teraz będziemy musieli się zmierzyć znowu z dwoma kolesiami. Ja tylko rzucę okiem, jakie jeszcze mogę czary wrzucić. Piorun. To jest dobry czar. Rozwalę go i zobaczę, co tam dalej jest. Nigdy ich nie rozwalałem. Zawsze ich omijałem. Czy tu jest jeden tylko? Nic ciekawego. Kurde, co ja robię? A zawalczymy chyba tym mieczem. I tak przyzwę sobie mojego pomagiera. Ile mu odjął? No, trochę odjął. Ale on mi też. Co szaleć. O. Jeszcze to spróbujemy. Mało. Ja pierdzielę, ale mi zajebał. Duch jeszcze żyje. Teraz możemy zabić.
Zabić? Nie zabił go. Zaatakuj go, kurde. Agro jest na mnie przez to. O, no. Kuźwa, przejebał mi. Ale się udało. I mamy jego wdzianko. Idziemy po miecz. Jest. Zręczności znowu nam brakuje, ale zaraz i temu zaradzimy. Duży ciężar, nieważne. Dobra, patrzcie na ten atak. Podwójne takie uderzenia robi. Dzięki temu wyjdziemy ogólnie z całej tej wieży. Na sam początek. Tutaj już ten akolita naprawdę duże obrażenia zadaje. A najgorzej i tak będzie w jednej lokacji, w której będziemy musieli stawić czoła jemu i temu gościowi, temu grubasowi. Oni będą naraz. Nie dość, że ich zabijemy, to jeszcze będą się odradzać, bo pasek, który tam będzie widoczny, ich życia, po prostu będzie maleć z każdą ich śmiercią. Ja się tutaj cofam, żeby wam pokazać, jak ten miecz w ogóle działa. Widzę, że jeszcze by trzeba było z 5 punktów zręczność załadować. Ale to teraz nie będę tego robić. Patrzcie. Jeden atak. Miecz z czarnym płomieniem. Ona już na pierwszym poziomie ma, przepraszam, na zerowym ma 248 do ataku. Mniej więcej tak samo się rozwija jak ten miecz, to bluźniercze ostrze. Dobra, ja wrzucam moją kosę. Co on taki jest? Aha, medalion. Rozwinę sobie jeszcze jakąś zdolność i uciekam. Na razie by trzeba było chyba trochę więcej energii. Tak. Do 35. A później cały czas wiarę ładujemy. Dobra, ja się tutaj z wami żegnam. Dzięki za wszystko, na razie.